przygotowujemy się do dużych zmian, jeżeli chodzi o zagospodarowanie różnych obszarów w mieście, które od lat były przewidywane do takiej rewitalizacji, jednak musiały poczekać w kolejności na ten moment, kiedy miasto będzie gotowe i kiedy będzie to możliwe, aby to zrealizować. Dlatego też współpracujemy z biurami projektowymi, z uczelniami, aby zaproponowali nam, naszym mieszkańcom, różne rozwiązania, które dzisiaj poddajemy pod taką publiczną dyskusję, abyśmy wspólnie powiedzieli, co nam się podoba, na co powinniśmy postawić, lub też powiedzieli, czego tutaj jeszcze nie ma. Bo przecież wiadomo, że to nie jest katalog skończony. Dzisiaj, jutro można to obejrzeć, a 7 sierpnia zapraszamy na taką debatę, która będzie dotyczyła właśnie tych obszarów, my to nazywamy Kościerskiego Parku Kultury, ale to jest ogromny obszar od jeziora Gałęźne, poprzez jezioro Kapliczne, tereny za urzędem miasta, jezioro Wieżysko i z powrotem pod pomnik Józefa Wybickiego. Ogromny obszar. Zachęcamy wszystkich do dyskusji o przyszłości tych terenów. Jedno jest pewne, że te tereny nie pracują dzisiaj tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W Kościerzynie brakuje takich miejsc, miejsc parkowych, miejsc wypoczynku, miejsc przyjaznych dla rodzin z dziećmi. To ma być właśnie taka, to jest ta rezerwa terenowa, którą powinniśmy wspólnie tak zagospodarować, abyśmy po już przeprowadzeniu tych prac związanych z zagospodarowaniem byli przekonani, że to jest ta właściwa forma. Tutaj nie ma chyba dzisiaj kogoś, kto byłby, no powiem to wprost, tak zarozumiały, który by powiedział, że on wie najlepiej, jak to ma być zagospodarowane. Ta przestrzeń, którą chcemy przekształcić, ona jest naszym wspólnym dobrem, naszym takim ostatnim terenem, który jakkolwiek bardzo rozległym, bo to jest ponad 160 hektarów terenów tych wszystkich obszarów zawierających 3 jeziora. Tak jak powiedziałem, musimy bardzo rozsądnie, bardzo roztropnie wybrać i oczywiście podzielić to na etapy. To nie jest możliwe, abyśmy to zrobili w ciągu jednego roku, ale przykład, że niewielkimi pieniędzmi można zrobić coś ładnie, dobrze, to jest chociażby ten teren wokół Jeziora Kaplicznego. My to nazywamy Kościerskim Parkiem Kultury. Wszystkich zapraszamy do dyskusji. Twórzmy wspólnie przyszłość naszego miasta tak, aby to, co wydyskutujemy, lepiej na początku dużo rozmawiajmy, niż potem, jak już coś zrobimy, a nie rozmawialiśmy, mówimy, a właściwie to wyszło źle. Lepiej być w tym toku dyskusji, uczestniczyć w tym wszystkim, przygotować się do tego dobrze i dobrze wydyskutowany, zaprojektowany temat zrealizować tak, aby służył na kolejne dziesiątki lat naszym mieszkańcom. Takie obszary muszą powstawać. Muszą powstawać miejsca pracy, ale też miejsca do wypoczynku. I myślę, że my mamy takie możliwości w Kościerzynie, aby te atrakcyjne przestrzenie udostępnić naszym mieszkańcom. One dzisiaj wymagają dużych nakładów pracy, też nakładów finansowych, ale to jest wyzwanie dla każdego, kto chce rządzić miastem odpowiedzialnie, musi taką dyskusję przeprowadzić. My ją rozpoczynamy dzisiaj i to z kampanią wyborczą nie ma nic wspólnego, bo te prace powstawały w trakcie kadencji przez całe 4 lata, więc i pewnie ta dyskusja nie skończy się dzisiaj, ani jutro. Ona będzie trwała przynajmniej jeszcze do połowy przyszłej kadencji, ale niektóre projekty, chociażby Jezioro Kapliczne, czy ostatnio nazwane teren wokół Jeziora Gałęźnego, nazwane Parkiem Romka Wołoćki, pana Romalda Wołoćki, to pokazuje pewne kierunki, że tak to będziemy starali się kreować, ale tutaj udział Rady Miejskiej będzie tym najważniejszym udziałem, rozstrzygającym, ale po konsultacjach z naszymi mieszkańcami, więc wszystkich zachęcamy do tej dyskusji, także wszystkich kandydatów na burmistrza, jeżeli tacy są, niech się dzisiaj wypowiadają, żeby potem nie było tak, że ktoś im źle to przygotował. Oczywiście ja chciałbym, aby ta dyskusja wokół tego nie toczyła się wokół polityki, tylko wokół rzeczywistych, realnych argumentów, które muszą tutaj paść, aby zwyciężyła ta czy inna koncepcja. Wszystkich zapraszam tutaj na Kościerski Rynek, a 7 sierpnia na godzinę 11 do sali Lubomira Szopińskiego. Tam będziemy dalej dyskutowali już o tych wnioskach, które też będą zgłoszone w trakcie tej prezentacji, tych prac tutaj na Kościerskim Rynku.